Kochani, trzecia próba. Baterie wysiadają. Jestem w południowej Karolinie. Wybieram się zaraz do sklepu, żeby to załatwić i kupić nowe baterie, nowy aparat, cokolwiek by to nie było, nową kamerę, żeby to robić tak jak trzeba. Ale już się zaczynam z tego śmiać i trzeba się śmiać, bo tak anioły chcą. Za to, że robię to po raz trzeci, będzie osobno dla ryb, tylko dla ryb czytania, które zawsze faktycznie są pominięte, zawsze najkrócej potraktowane. Więc kiedy wyciągnęłam za drugim razem, to były te karty, ale za pierwszym razem w wersji amerykańskiej są te karty. Więc połączyłam te trzy karty do innych trzech i mamy sześć kart, szybciutko, zanim znowu baterie nie wysiądą. Kochani, wspaniały miesiąc się szykuje. Dobra nowina. Najważniejsza karta, najważniejsza wiadomość od aniołów. Patrzcie, na obie strony jest dokładnie taka sama. Dlaczego? Dlatego, że cała magia, to jest magiczny miesiąc. Co sobie pomyślicie, tu wracam do tej kartki pustej, do pierwszej części, zachęcam koniecznie, żeby rozumieć, o co tu chodzi. Wszystko będzie możliwe, wszystko możliwe. Wspaniałe, ekstra magiczna energia otacza cię w życiu w tej chwili. Oczekuj cudu. I to nie jednego, wielu cudów, ok? Czyli zaprogramuj sobie życie tak, jak chcesz, a odsuń wszystko to, czego nie chcesz, bo to też się stanie. Czyli twoje marzenia się urzeczywistnią, staną się realnością. Bardzo mocna sprawa, silna sprawa. Dzieci. Dzieci mogą być w twoim związku jakimś problemem. Czy może jedno chce dać prezent dla dzieci, drugie nie chce. Jedno chce wydać więcej pieniędzy, drugie mniej. Jedno chce gdzieś wyjechać, a dzieci może z babcią zostawić, z dziadkiem, ze znajomość, ciocio, a drugie nie chce. Gdzieś o te dzieci, twoje dzieci, jego dzieci i wasze dzieci, w ciąża, nieurodzone, usunięte, odsunięte, dzieci na studiach. Gdzieś coś może być z tym jakiś problem. Czyli w waszym związku może być jakaś kłótnia, nieporozumienie z powodu dzieci. Uważajcie, bo to naprawdę jest niewarte. Sezon świąteczny, trzeba się pogodzić i pamiętać, że wszystko jest możliwe w tym miesiącu. Jeśli coś ci dolega, zwróć uwagę na to, co jesz i co pijesz. Bo gdzieś w tym leży przyczyna. Czy masz bóle głowy, czy masz mało energii, czy ataki paniki, czy cokolwiek by cię nie bolało. Zwróć uwagę na to, anioły mówią, co jesz i co pijesz, co spożywasz, szczególnie w okresie świąt, ponieważ w tym jest przyczyna. Drugie to było, że dla tych, którzy czekają na tę miłość, kiedy ta moja miłość wreszcie przyjdzie? Wkrótce przyjdzie. Jak długo zadecydujesz, czego tak naprawdę chcesz i sobie to zapiszesz, namalujesz, wyrysujesz, anioły będą wiedziały, kogo ci przyprowadzić. W odpowiednim czasie dla nich. W odpowiednim czasie dla Boga, dla Wszechświata. Dla wyższych sił. Miej zaufanie do siebie i do Boga, że będzie wtedy, kiedy przyjdzie na to kolej. I używaj jak najwięcej świeżego powietrza, jak najwięcej na dwór. Jeśli masz pieska, koniecznie na spacerach z pieskiem. I patrzeć, jak ten piesek się bawi. Okay? On nie ma kondycji, jak będzie to, to będę się dobrze bawić. Jak to, to nie. On się zawsze świetnie bawi. Obserwować zwierzęta. One umieją cieszyć się zawsze wszystkim. I jak najbardziej się dotleniać. Jak najwięcej na świeżym powietrzu. Park, droga polna, cokolwiek by to nie było. Świeże powietrze, kochani. Jeśli mieszka się na Alejach Jerozolimskich, czy na Marszałkowskiej, nie mówię, żeby wyjść na dwór i faktycznie tego świeżego powietrza dużo, bo to są spaliny chyba najbardziej, ale tam, gdzie jest możliwość, wyjazd na wieś, iść do parku i oddychać, dotlenić się, bo wtedy właśnie nasz umysł się odłącza i pozwalamy aniołom i boskiej sile, żeby nas wypełniła nowymi pomysłami, spokojem, rezolucjami. Życzę wspaniałych świąt. Życzę cudownego Sylwestra. Albo w parze, albo zupełnie samemu przy dobrej muzyce. Bawcie się dobrze, bądźcie dobrzy dla siebie, żyjcie w zgodzie.
buziaczki, uściski i do kolejnego razu.